Let's go to the beach. Each, let's go get a wave. They, what they gonna say? Have a drink, click, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. Dobry, byłam na plaży 30 minut, już mi wystarczy, wracam do Polski. Jest mi zimno. Jest mi zimno. Jest mi gorąco, nie było lepiej, tak nie będzie. Zanim pójdziemy dalej, przedstawię wam szybko naszą ekipę. Zawodnik numer 1, Okra. Zawodnik numer 2, to Maja. Następnie Zuzanna. Następnie Tomasz. No i na końcu ja. Hi guys! Witamy was w kolejnym odcinku, ale raczej pierwszym odcinku vloga. Nie co powiedzieć. Część korfów, w której się zatrzymywaliśmy, okazała się być mega urocza, a to w sumie wszystko wyszło przypadkiem, bo nie do końca wiedzieliśmy, gdzie bukowaliśmy nasz Airbnb. No a Korfu to jednak spora wyspa. Ale na szczęście wyszło super. Hello people. Hello world. Hello USA. Tutaj gatunek ściśle zagrożony. Wygnięcie. Dzień dobry, dzień pierwszy w Korfu. Uciekam stąd. Jesteśmy w centrum jakimś, Zuzia, jak się dzień dobry. Tak zwany Old Tadeusz. Super, jest kapitalnie, powiem szczerze, najlepiej jak się da. I jeszcze to był nasz najlepszy czas. Daria spękała robić zdjęcie, ponieważ ludzie się patrzą. I się wstydzę. Teraz idziemy sobie zrobić tatuaż. To był pomysł Darii Gruli, waszej ulubionej youtuberki, więc widzicie, ona wcale nie jest... TikTokerki, blogerki, instagramerki, facebookowiczki, która zachęca do tatuaża ludzi, na tyłku. Tak, a wiadomo, że to może być rakotwórcze, także pomyślcie, z kogo bierzecie przykład, naprawdę. No. Popcorn. Tą wódkę, ja ją po. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Dzięki z panem był zabawa. Jesteśmy na basenie. Jestem pod wrażeniem. Tyle nie woda, niech mi zgryzie. Ty woda właśnie, nie boję. Powinien się ją nagrać, jak ona wchodzi do wody po prostu na tego vloga, żeby ludzie wiedzieli, jak to wygląda. Wakacje z Darią wcale nie są takie łatwe. Wakacje ze mną. To trauma. Szybkie explanation, bo nie wiem, o co chodzi. Ja panicznie boję się ryb, więc jeżeli chodzi o pływanie w morzach i oceanach, to po pierwsze zawsze muszę wchodzić w klapkach albo w jakichś butach, bo mam obsesję, że stanę na rybie. Jak cokolwiek się ruszy koło mnie, ja już panikuję, ja się drę, ja wskakuję na osobę, która jest najbliżej mnie. Spoko na plecach. Round one, fight! Nie, no kurwa, no co wy sobie... Nie mamo!
Jeremiah i ktoś tam, żeby dwóch braci... Widzowie, pamiętajcie, jeśli będziecie chcieli robić walkę kurdów, to musi być ktoś, kto się nienawidzi. Albo przynajmniej, nie wiem, umie się napierdalać. Aha, to chcesz było bardzo niemiłe. Chcesz nie mieć tej techniki? Nie, fajnie, ale wy byłyście właśnie zbyt miłe. No bo ja nie mogę jej panu stwarzać. Ale nie muszę, nie trzeba sobie tam balachę zakładać. Ale myślę, że jak spadnie, to jej się coś stanie. Ale to... Mamy się łatwo dnia w ale ja nie wstanę. Przez to, że każdego dnia było tak fajnie, wyjazd minął nam bardzo szybko i zanim się obejrzeliśmy, przyszedł czas powrotu. Jestem już w domu. Przez moje wyjazdy znowu mam w ogóle obsesję na punkcie tych aparacików jednorazowych. Ale uwaga, wielki news. Zamówiłam sobie również kamerę Fuji Film i też jest digital, tylko że jest wielorazowa, że nie muszę jej wyrzucać po każdym użyciu, tylko mogę ją sobie używać ile razy chcę i mega się jaram, nie mogę się czekać. No i co ja mam, mogę powiedzieć? Wycieczka do Grecji była super. Byliśmy tam w sumie w ogóle 9 dni, więc mega długo. Na początku mieliśmy jechać tylko na tydzień, ale potem wyszło tak, że zaloty i nocleg wyszło taniej na dłużej, więc wyszło jak wyszło. Ale w ogóle muszę powiedzieć, że tak gadam dużo, bo nie chcę mi się rozpakowywać. Anyways, jestem strasznie szczęśliwa, że ta wycieczka się udała, bo to było jedno z takich moich większych marzeń. Mimo że, no nie wiem, dla was to może nie być jakieś wielkie osiągnięcie, że wow, zebrałaś ekipę znajomych i pojechałaś gdzieś, ale nie wiem, odkąd byłam mała, odkąd byłam w podstawówce, zawsze chciałam gdzieś z moimi znajomymi wyjechać, bo uwielbiam podróże sama, uwielbiam podróże z moją rodziną, ale zawsze chciałam zobaczyć, jak to jest podróżować z przyjaciółmi, bo to jest w ogóle inny experience. Totalnie co innego. No ale wiadomo, w podstawówce wszyscy byliśmy za mali, żeby lecieć gdzieś na drugi koniec świata. Plus też przez wiele lat miałam wrażenie, że ze znajomymi, których miałam, nie dało się za bardzo dogadać takich rzeczy, że nie byli zmobilizowani wystarczająco. I wiecie, ja zawsze wychodziłam z inicjatywą, że ej, moglibyśmy gdzieś pojechać. Nawet nie mówię tu już o granicy, tylko o Polsce. I zawsze wychodziło tak, że no, nikt już się nie odzywał w tej sprawie, więc zawsze było mi trochę przykro. I pamiętam, że wtedy straciłam nadzieję, że kiedykolwiek wyjadę właśnie na wyjazdy ze znajomymi. I w tamtym roku, możecie pamiętać z vlogów, udało mi się wyjechać właśnie z grupą znajomych nad Morze Polskie. I to w ogóle było spełnienie moich marzeń. To był mój ulubiony wyjazd całych wakacji. Podobało mi się tam naprawdę bardzo. Było super, tak jak się spodziewałam. I dlatego moim kolejnym właśnie celem było znowu taki wyjazd, tylko tym razem za granicę. I fakt, że to się udało, jest w ogóle piu. I życzę każdemu takich znajomych, takich przyjaciół, z którymi będzie mógł wyjechać, będzie mógł zobaczyć, jak to jest, bo warto, naprawdę warto. Trochę kosztowo wam opowiem, bo pewnie niektórzy z was to może ciekawić. No to w sumie za nocleg składaliśmy się chyba po około tysiaku, nawet chyba mniej, chyba z 800 zł, jeżeli dobrze pamiętam. A loty w dwie strony od razu za osobę było 700 zł na Korfu do Grecji. Właśnie śmieszne jest to, że w sumie cenowo wyszło taniej niż jak płaciliśmy za nocleg i dojazd pociągiem nad morze w tamtym roku z drugą ekipą. Ale wiadomo, że jak byliśmy tam, no to więcej wydaliśmy na jedzenie na przykład, bo wszystko było w euro. Ja teraz spadam się rozpakowywać, sprzątać. Zostańcie ze mną na dłużej, bo już niedługo następna niesamowita wycieczka, jeszcze lepsza niż wszystkie do tej pory. Najlepiej zostawcie subika, jeżeli możecie i I love you. Stay tuned!